Witajcie, mości rycerze, obrońcy dziewic i pogromcy smoków. Oto Kingdom Rush, czyli gra autorstwa znanego i uznanego studia Armor Games, raczej po prostu serwisu Armor Games, już nieważne czy to jest studio, serwis czy Bóg wie co. Ogólnie są to ludzie, którzy się zasłużyli w scenie flashowych produkcji, stworzyli naprawdę kupę świetnych produkcji i rzekłbym, że Kingdom Rush można właśnie do tej grupy zaliczyć. A jest to ogólnie gra typu Tower Defense, czyli nie możemy przepuścić wrogów do określonego punktu. Musimy ogólnie bronić ten punkt poprzez budowanie wież i tym podobnych rzeczy. Jak sami tutaj możecie zobaczyć, już troszeczkę sobie pograłem, aczkolwiek pograłem sobie to z 2-3 godzinki już jakiś czas temu, czyli gdzieś mniej więcej 2-3 dni minęły i od czasu ostatniego mojego uruchomienia tej gierki. A uruchomiłem tą grę z racji tego, że aktualnie ściągam Dawn of War 2, na którą mam ochotę po przejściu Space Marine Demka. Znaczy Demka Space Marine ogólnie, więc chcę sobie coś nowego grać, pograć w związanego z Warhammerem 40 000. I być może nagram coś z tego, ponieważ będę nagrywał to w kooperacji z moim znajomym Mr. Magiciem. Przynajmniej mam taką szczerą nadzieję, jeżeli wszystko pójdzie po nasze myśli. Więc dobra, odpalmy sobie jakąś troszeczkę wcześniejszych misji, ponieważ no nie za bardzo będę teraz pewno zbyt dobrze grał. No i tu macie pokazane, jak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o rozgrywkę, ponieważ tak praktycznie będzie wyglądała nasza mapa przez następne kilka minut, więc postawmy jakoś może wieżyczkę. Stąd z dołu będą szli nasi wrogowie, więc musimy gdzieś w tych okolicach coś postawić. U góry mamy punkt, gdzie oni nie mogą dotrzeć, a przynajmniej nie powinni. Ten punkt może wytrzymać określoną ilość wrogów. Ci wrogowie, każdy wróg ma 1, 2 albo 3 serduszka, czasami może i więcej. I właśnie mamy 20 serduszek, których możemy stracić aż do zera. Jeżeli stracimy więcej niż 20, no to przegrywamy. I teraz tak, co możemy postawić? Możemy postawić na przykład w tym miejscu sobie katapultę, która jest bardzo przydatnym narzędziem do mordowania naszych przeciwników, a szczególnie grup przeciwników. Przy okazji warto też postawić łuczników, choć w tym miejscu zastanawiam się, czy nie lepszym pomysłem byłoby postawienie na przykład tutaj magików, tu łuczników, w tym miejscu możemy postawić baraki. I teraz bardzo ważna mechanika w tej grze, czyli to, że warto w danym miejscu, tam gdzie na przykład mamy nagromadzenie naszych wieżyczek strzelających, warto zgromadzić właśnie żołnierzy, które będą powstrzymywać dalszy ruch nacierających przeciwników, a zaś te wieżyczki strzelające będą mogły ich okładać ogólnie tym, czym strzelają. Ponieśmy jeszcze poziom naszej wieżyczki artyleryjskiej. Możemy tutaj, im wyższy poziom naszego zaawansowania w grze, czyli im dalej jesteśmy w grze, tym możemy coraz wyższy poziom stawiać naszych budynków i je ulepszać. Wydaje mi się, że jeszcze mógłbym ulepszyć na przykład wieżyczkę strzelniczą, żeby ogólnie miała mocniejszą siłę przebicia. No i ruszamy. Przy okazji w trakcie gry mamy do dyspozycji dwa czary, czyli deszcz ognia. Oraz możemy przyzywać wsparcie w postaci dwóch wojowników, którzy na chwilę powstrzymają nacierające siły wroga. Jak sami widzicie, aktualnie trwa co dyma. Ci wrogowie ogólnie to są brygadziści, czy jak ich tam nazwać, przetłumaczyć, którzy są odporni na fizyczne obrażenia i najlepiej na nich działa ostrzał z wieży magicznej. Możemy. Co ważne, też możemy na przykład sobie przyspieszyć daną falę wrogów, co oczywiście da nam dodatkowe fundusze z racji tego, że chcemy po prostu szybciej pozbyć się tych wrogów i że oni szybciej będą na nas napierać. Jak sami widzicie, jest to ogólnie standard, jeżeli chodzi o gry typu Tower Defense, choć faktem to naprawdę potrafi bardzo mocno wciągnąć. I gorąco zachęcam, abyście zapoznali się z tą produkcją. Tutaj jak sami widzicie, przepuściłem ogólnie stado pająków i to nie jest zbyt dobry pomysł. Tutaj może postawmy wieżę magików, która powinna się rozprawić z tymi jegomościami bez prawdopodobnie większych problemów, choć postawimy jeszcze, szybciutko wezmiemy wsparcie, aby ich tu zatrzymali, a dokładnie tego jednego brygadzista zatrzymano i żebyśmy mogli nie stracić żadnego serduszka
naszego bronionego miejsca. Tu warto w tym momencie też postawić wieżę strzelniczą, ale niestety brakuje nam do tego złota, który jest wyświetlony w górnym lewym rogu. Więc nie jest to dla nas zbyt dobra wiadomość. Tak szczerze powiedziawszy. Dobrze, o. Odblokowaliśmy teraz nową wieżyczkę. Nowy poziom wieżyczki strzelniczej, czyli Ranger's Hideout, które jest o tyle fajne, że pozwala ogólnie naszym łuczników na o wiele szybszy ostrzał. Jak sobie widzicie, to ogólnie coraz więcej zaczyna się dziać i szczerze przyznam, że w tym momencie jak gadam i w to gram, no to nie jest to zbyt łatwe. Szczególnie, że ogólnie trzeba starać czasami się różne taktyki używać i naprawdę trzeba uważać, co się robi i używać oczywiście z rozwagą naszych specjalnych mocy. Nie wiem czemu, aha, dobra. W takim wypadku może ulepszmy... w sumie ulepszenie tej bombardy będzie dobrym pomysłem. Ponieważ to potrafi zdawać naprawdę spore ilości obrażenia i co najważniejsze są to obrażenia obszarowe, nie obrażowe. Nie ma czegoś takiego prawdopodobnie, nawet na pewno. No i prawdę powiedziawszy, tak wygląda większość rozgrywki. Oczywiście potem są nowi przeciwnicy, coraz to nowsi właśnie przeciwnicy, coraz wyższe poziomy naszych budynków możemy mieć. Są też oczywiście coraz bardziej urozmaicone i pokręcone te mapki. Trzeba czasami się naprawdę ostro napocić, aby daną planszę w ogóle przejść. Nie mówię o ukończeniu jej z najwyższym ratingiem, ale żeby ją po prostu przejść. Co ważne, tutaj mam nadzieję, że to zaraz się ta plansza skończy, bo chciałbym jeszcze wam zaprezentować system rozwoju naszej nie tyle co postaci, co po prostu naszych umiejętności dodatkowych bonusów, ponieważ tych bonusów możemy kilka mieć, jeżeli chodzi właśnie o nasz rozwój. Zaraz coś postaram się wam pokazać tutaj. O, troszeczkę to było kiepskie zagranie, aczkolwiek powiedzmy, że w miarę się opłaciło. Dobra, wiecie co, ja sobie daruję to, bo nie wiem jeszcze, czy będzie to trwało, a to jest bez sensu, żebym pokazało więcej. Sami sobie sprawdzicie tą grę, ponieważ jest ona darmowa, gdzieś tam link będzie na dole. I pokażę wam system upgrade'ów. Ogólnie niestety teraz nie posiadam żadnej gwiazdki do rozdysponowania, tylko wam pokażę, na przykład możemy polepszać na przykład wieże łuczników, baraki, wieże maga. Także artylerię możemy ulepszać, a także różne bardziej takie dające jakieś wszystkim bonusy, na przykład co to my tu mamy? W ogóle tu nie sprawdzałem tych ostatnich bonusów. Aha, no po prostu ulepsza, zależy co, tu chyba głównie ulepsza to naszych wojaków, których także możemy sporo ulepszać i w ogóle w końcowych fazach rozwoju poziomów naszych wież możemy także wybrać jedną z dwóch możliwych specjalizacji, czyli w przypadku na przykład wieży właśnie magów możemy wybrać taką bardziej stawiającą na maksymalny damage, bądź taką stawiającą na średni damage, ale także zadające tam dodatkowe obrażenia, raczej zmniejszające po prostu poziom opancerzenia naszych przeciwników. No i to wydaje mi się praktycznie wszystko, co mogłam takiego naprawdę ciekawego w ciągu kilku minut pokazać z Kingdom Rush. Zachęcam was jeszcze raz do obadania tej gry. A tymczasem jeszcze przeproszę was za dziwny ogólnie format, rozdzielczość tego filmiku, ponieważ gra jest flashowa, więc nagrałem w tym momencie cały pulpit i dopiero potem wytnę poszczególny element potrzebny do skrojenia tego filmiku. Więc trzymajcie się plutko, a ja przechodzę do Warhammera 40 tysięcy Dawn of War 2. Pa, do zobaczenia, usłyszenia, dosłownie za chwilkę, przynajmniej dla mnie.